Cześć, tu Krzysztof Jaros. Jednym z tematem, który za mną chodzi od jakiegoś czasu, to próba jakiegoś takiego kulturalnego wyjaśnienia, dlaczego te wszystkie metody typu metoda Caligarisa, dotyk terapeutyczny, akupresura, dlaczego to wszystko działa i jak to możliwe, że to w ogóle działa. Nie jestem lekarzem i nie jestem biologiem, więc nie będę może mocno wnikał w te kwestie z tej perspektywy. Ale jako technik z wykształcenia, a uczyłem się elektroniki, także elektronika daje dosyć spore pole do popisu, jeżeli chodzi o rozumienie systemów i o cybernetykę. Tak sobie to poukładałem, że w zasadzie chyba wygodniej byłoby podejść do całej sprawy od strony modelowej. I od strony modelowej powiedziałbym, że pomimo, że żyjemy w świecie bodźców, które dotykają nas na wszelkich możliwych poziomach, na wszelkie możliwe sposoby, mamy bodźce słuchowe, wzrokowe, dotykowe, zapachowe, smakowe, magnetyczne, elektryczne i mnóstwo jeszcze innych, to no jednak jesteśmy z jednej strony otoczeni tymi bodźcami, a z drugiej strony jakoś tak się dzieje, że większość zwykłego, codziennego życia nie zawadzają one nam i nie wywołują one żadnego specjalnego czy spektakularnego efektu. Ani na co dzień nie produkują w nas jasnowidzenia, ani telepatii, ani też uzdrowienia czy chorób. Po prostu muszą się zadziać odpowiednie okoliczności, żeby bodźce, które do nas docierają, mogły pełnić funkcję mediatora w różnych fenomenach. I tak z pierwszego rzutu podzieliłem sobie typy bodźców na następne klasy i to może trochę wyjaśni koncepcję, dlaczego akupresura działa, podczas gdy całodzienne funkcjonowanie w kontakcie z dotykiem nie wywołuje żadnego specjalnego efektu. W pierwszym rzucie bodźce możemy podzielić na zwykłe, czyli te, które nam towarzyszą na co dzień, te, które towarzyszą nam w sposób zwyczajny i na które niespecjalnie zwracamy uwagę albo zwracamy, ale wchodzimy z nimi w interakcję bez jakiegoś takiego specjalnego skupienia, bez jakiejś takiej większej uważności. Są po prostu one zwyczajne. Bodźce słabe, ale bodźce słabe graniczne. I słabe graniczne to są bodźce, które są na progu wyczuwalności, to znaczy nasze zmysły i też nasza uwaga muszą wykonać pewien wysiłek, żeby stwierdzić, czy coś do nas dociera, czy nie. Czy to, co do nas dociera, jest czymś, co można nazwać bodźcem zwyczajnym, czy nie. Bodźce słabe to może być wodzenie ręką nad ciałem, to może być delikatne muśnięcie. Jeżeli zamknę oczy i jestem w stanie wyczuć rękę nad ciałem, to w tym momencie można powiedzieć, że to jest właśnie ten odbiór bodźców słabych granicznych. Po drugiej stronie spektrum bodźców zwykłych mamy bodźce silne graniczne, czyli ból. Akupresura działa, na przykładzie akupresury ucha. Ucho kołodziejczyka się kłania, ucho od kołodziejczyka. Wabank, wasze zdrowie, ucho od kołodziejczyka. I okazuje się, że w akupresurze mamy do czynienia w większości z bodźcami, które są jednak silnymi albo granicznymi, albo nawet ponadprogowymi. Czyli mamy bodźce zwykłe, spektrum. Mamy bodźce graniczne na dole i tutaj będziemy mieli na przykład dotyk terapeutyczny. Mamy bodźce górne graniczne, czyli zaczynamy mówić o akupresurze. I teraz na granicach spektrum mamy bodźce podprogowe, czyli te, które z jednej strony nie są wyczuwane, czy nie są odbierane, ale nie są odbierane na pewnych poziomach świadomości na przykład. Nie uświadamiamy sobie wielu bodźców, które do nas docierają, ale nasze ciało czy nasz organizm je wyłapuje i robi z nich użytek, decydując o tym, co jest nam przydatne do czegoś w sensie świadomym, a co nie. Mamy też bodźce silne ponadgraniczne i w zasadzie ponadgraniczne to już jest strefa bólu. Powiedzmy,
że tutaj jakoś specjalnie nie za wiele rzeczy się dzieje, bo w momencie, kiedy pojawia się ból, ten ból może być silniejszy, ale on po prostu już jest i on wywołuje określony efekt, a powyżej pewnego progu to w zasadzie dalej odczuwamy ból, ale dochodzi do uszkodzeń mechanicznych na przykład i tutaj większej różnicy nie będzie, jeżeli chodzi o progi bólu. Po prostu te progi bólu do pewnego miejsca dochodzą i są. Teraz jeżeli jesteśmy przy bodźcach słabych, granicznych, to tutaj chciałbym się na moment zatrzymać. Przy metodzie Caligarisa, czy przy pracy, opracowaniach Caligarisa, jedno co jest znamienne, to to, że mówimy o bodźcach granicznych, czyli takich, które są słabe i takie, które dosyć często wywołują pewien efekt poprzez to, że interpretator, który odpowiada za przetwarzanie wrażeń dotykowych na coś, co ma sens, trochę głupieje. Jeżeli trzymam palec, czy jeżeli trzymam kotwę, tak jak w przypadku pracy z narzędziem bodźcującym działamy, i jeżeli wykonuję mikroruchy takie, które są ledwo wyczuwalne, ale w jakiś sposób angażują uwagę, to w tym momencie spore zasoby organizmu wykonują duży nakład pracy, żeby wyciągnąć z tego jakiś sens i stwierdzić, co to w ogóle jest. Czy to jest ruch, czy to jest nacisk, czy to jest element zagrożenia, albo jakiejś korzyści, albo jakiejś przyjemności. Jeżeli chodzi o graniczność i o bodźce podprogowe w tym momencie, to też jest taka ciekawa sprawa. Tutaj posłużę się może analogią dźwięku, z racji, że jako dźwiękowiec mam to rozeznane w dosyć konkretnych wartościach. Jeżeli mam na przykład misę dźwiękową, trzymam misę dźwiękową i uderzam w nią, przez pewien czas słyszę dźwięk, od pewnego momentu nie słyszę już dźwięku, czyli tak jakby dźwięk staje się podprogowy, musiałbym przyłożyć misę dźwiękową do ucha, żeby go usłyszeć. Natomiast trzymając tą misę na ręce, pomimo że nie słyszę dźwięku, dalej czuję, jak ona wibruje. To znaczy dźwięk dalej się z niej wydobywa, ale dla mnie, dla mojej świadomości, ten dźwięk już jest podprogowy. Czyli mamy pierwszy poziom podprogowości, to jest pomiędzy tą granicą świadome, nieuświadomione. I tutaj mamy całe szerokie spektrum bodźca podprogowego, czyli moje ciało odbiera, ale ja nie muszę dostawać informacji na ten temat, bo dla mojej świadomości jest to mało istotne. Drugi poziom podprogowości to jest ten poziom, na którym moje ciało czy mój organizm też nie jest w stanie już za bardzo stwierdzić, czy to, co do niego dociera, jest bodźcem czy szumem. Czyli tak jakby dla świadomości organizmu nie jest do końca jasne, co to jest, i organizm podejmuje duży wysiłek, żeby coś z tym zrobić. Dlaczego to wszystko jest istotne? Duży wysiłek organizmu, czyli duże skupienie tych różnych mechanizmów odczytujących, interpretujących, oznacza, że duże zasoby organizmu są zaangażowane w proces odczytywania bodźców granicznych i bodźców podprogowych, a to oznacza, że te rzeczy, które dla nas wydają się subtelne, słabe, one wywołują duży oddźwięk w nas samych, bo są związane z dużym wysiłkiem tak naprawdę. Więc bodźce słabe i bodźce podprogowe, one są słabe czuciowo, słabo dotykowo, słabe słuchowo, ale one bardzo dużo energii pochłaniają w układzie nerwowym na przetworzenie tego, na wyłowienie jakiegoś sensu. Charakter bodźca oczywiście może być mieszany, czyli bodziec może być częściowo zwykły i częściowo silny, tak jak na przykład jest dotyk i tylko w jakimś miejscu, w jakiejś lokalizacji jest większe nasilenie tego bodźca, albo jest silny dotyk, ale delikatne pulsowanie, delikatny ruch na przykład na tym. I to mniej więcej tak w skrócie wygląda, jeżeli chodzi o w ogóle rozumienie bodźców. Jeżeli w ten sposób podejdziemy do tego, co nas otacza, to możemy zacząć umieszczać różne rzeczy w różnych strefach, tak jak na przykład akupresurę w tych bodźcach nadprogowych, czyli bolesnych. Dotyk terapeutyczny i metodę Caligarisa w bodźcach granicznych, w bodźcach podprogowych, czyli bardzo słabych, wymagających dużego wysiłku, dużego nakładu pracy ze strony układu nerwowego.
Następnie, jeżeli chodzi o bodźce, które do nas docierają i w jakiś sposób wywierają na nas wpływ, możemy je rozpatrywać pod kątem czasu oddziaływania. Jeżeli coś jest chwilowe, dotknięcie i nic więcej nie ma, to coś pojawiło się i coś znikło. To jest jakaś ciekawostka. Ta ciekawostka może zostawić ślad pamięciowy, ale nie musi. Ślad pamięciowy polegałby na przykład na tym, że mieliśmy styczność ze słabym bodźcem, tak jak na przykład bioenergoterapeuci pracują. Bioenergoterapeuta kładzie ręce na ciele osoby leczonej albo trzyma nad tą osobą. Wyczuwa różne bodźce subtelne. Jego organizm wykonuje duży nakład pracy, żeby te bodźce w jakiś sposób odczytać, przetworzyć, wykonać coś, żeby ta bioenergoterapia się zadziała i żeby zadziałała. I w momencie, kiedy bioenergoterapeuta przestaje pracować z klientem, może się okazać, że zostaje w jego dotyku, czy w jego odczuwaniu, czy w jego pamięci taki ślad pamięciowy po tym, co przez jakiś czas odczuwał i do czego duży wysiłek, duża energia została przyłożona. Także czas oddziaływania bodźca ma znaczenie i przy akupresurze ucha ból utrzymuje się przez jakiś czas. Janusz Kołodziejczyk będzie mówił o reakcji naczynie ruchowej. Natomiast ja ten temat zostawiam, to jest jego branża, to jest jego dziedzina. Natomiast ja będę mówił ogółem o czasie oddziaływania, że jeżeli jest dłuższy czas oddziaływania, to albo się przyzwyczajamy do tego bodźca, albo ten bodziec wywołuje w nas jakiś efekt, jakąś zmianę świadomości. Na przykład jeżeli to jest ból, to początkowa reakcja szok, zdziwienie, później dokuczliwość, później na przykład znieczulenie się czy przestanie reagowania. No i plus te zjawiska, które zachodzą po stronie naczynia ruchowej, tak jak to przedstawia Janusz Kołodziejczyk w swoich wykładach. Przy metodzie Caligarisa na pewno ci, którzy z tym pracowali, zauważyli, że dużo się mówi najpierw o wyszukiwaniu, czyli o uwrażliwianiu skóry, czyli o... Tutaj właśnie mamy delikatny bodziec, czas oddziaływania. Mamy strefy, które są bardziej lub mniej wrażliwe, ale mamy czas oddziaływania. I ładowanie polegające na tym, że na przykład przykładamy, nie wiem, palec, kotwę, narzędzie i przez jakiś czas trzymamy, delikatnie operując. Czyli mamy czas oddziaływania. Jeżeli jest krótki czas oddziaływania, to te eksperymenty stricte pomiarowe mają znaczenie. Niepomiarowe, czyli te, które są związane z wizjami, no niestety już przeważnie nie zadziałają, bo brakuje tego elementu jak czas ekspozycji. Bodźce. Zmienność intensywności. To, co się dzieje z bodźcami, że nabierają one jakiegoś znaczenia takiego semantycznego, czyli stają się czymś interaktywnym dla nas samych i dla naszego organizmu, jest to ich zmienność. Czyli czy bodźce są stałe, czy bodźce są zmienne. Myślę, że tutaj za dużo nie ma co o tym opowiadać, natomiast jest to jeden z elementów, które są tak jakby modelowe. Bodźce mogą być nieregularne, mogą być periodyczne, czyli na przykład pulsacyjne, mogą mieć duży albo mały rozrzut, czyli szybkie tapnięcia, wolniejsze tapnięcia, szybkie działanie, wolniejsze działanie, działanie mieszane. Łączny obszar oddziaływania bodźca. Tutaj z Januszem Kołodziejczykiem nieraz dyskutując mieliśmy odmienne zdanie na ten temat, bo ja uważam, że oddziaływanie bodźca, jeżeli obejmuje pewien obszar, to jeżeli ten obszar jest dość precyzyjnie naznaczony, wyznaczony, wtedy oddziaływanie, jakie ono by nie było i czego by nie dotyczyło, ma swoją określoną efektywność. Jeżeli działamy typowo punktowo, mamy działanie punktowe. Jeżeli obejmujemy pewien obszar, tak jak na przykład w przypadku opuszki palca albo dłoni, obejmujemy pewien obszar. Jeżeli obejmujemy całą rękę, to w tym momencie tak jakby te małe obszary punktowe i plaszetkowe, jeżeli można tak nazwać, one są tak jakby wykluczone z tego względu, że oddziaływaniu podlega cała duża strefa, cały duży obszar. Okazuje się, że w metodzie Caligarisa to jest istotne. W akupunkturze niekoniecznie, bo w akupresurze niekoniecznie, bo w akupresurze mamy po prostu strefy, które są większe lub mniejsze i są bolesne. One tam mają swój zakres, ale bardziej mówimy o bolesności. A tu mówimy po prostu o tym,
Moje pytanie do Janusza najczęściej było, no dobrze, ale działamy na mały punkt, czy działamy na dużą strefę, dużą powierzchnią? I o ile w przypadku akupresury być może nie ma to znaczenia, bo ta strefa bolesna, ona po prostu punktowo się odzywa, o tyle w metodzie Caligarisa i metodach podobnych, a zwłaszcza w metodzie Caligarisa, nie odzywa się żadna konkretna strefa w momencie stymulacji, bo już, dajmy na to, bodziec jest ciepły i w tym momencie jest tylko stymulacja powierzchni, więc zostaje tylko to, co jest w dotyku w danym miejscu i ten dotyk pobudza, dotyk lokalny, natomiast wszystko to, co jest inne, że tak powiem, nie ma bolesności punktowej, która by się sama z siebie wyłaniała, czy coś innego, co by, że tak powiem, miało swoją własną strefę. Strefa jest definiowana obszarem dotyku, jeżeli dotykamy jakimś narzędziem. Zmienność obszaru oddziaływania. Zmienność obszaru oddziaływania, czyli działamy na dużą strefę, mniejszą, bardzo małą. To ma znaczenie przy różnego rodzaju formach masażu dotykowego i bezkontaktowego, zwanego też energetycznym. To powoduje... Tutaj akurat nie każdy lubi pojęcia, nie każdy lubi posługiwać się pojęciem przepływ energii. Ja też niespecjalnie go używam, dlatego mówię o tym, że następuje przepływ czucia. Czyli jeżeli odczuwam jakieś wrażenia w swoim ciele, to mówię o tym, że te wrażenia, doznanie czy odczuwanie tego wrażenia, na przykład mrowienia, ciepła czy coś, przemieszcza się. Czyli mówię o odczuwaniu czucia. Zmiennością obszaru oddziaływania można wpływać właśnie na przepływ czucia i przepływ czucia na przykład jest w technikach tai chi, qi kung, yoga, gdzie rozciągamy, rozluźniamy, napinamy, rozluźniamy. Te wszystkie pozycje, które wykonujemy i wygibaski, one powodują, że to odczuwanie siebie i odczuwanie w ciele się przemieszcza. I to jest jeden z elementów, które później są interpretowane czy nazywane jako przepływ energii. Towarzyszą temu różne zjawiska psychiczne, psychosomatyczne, fizyczne. Przy metodzie Caligarisa niespecjalnie obszar oddziaływania się zmienia, więc to jest taka ciekawostka, która jest gdzieś tam do zwrócenia uwagi w przyszłości, do zwrócenia uwagi na nią w przyszłości. Bodźce, a konkretne lokalizacje oddziaływania. Będąc otoczeni bodźcami na co dzień, to jesteśmy tymi bodźcami otoczeni całościowo, holistycznie. Czyli docierają ze wszystkich stron, są bardzo różnorodne na skórze, dźwięki są bardzo różnorodne spektralnie, nie są to rzeczy monotonne, punktowe, lokalizacyjne. Każda rzecz, która jest zlokalizowana, jest lokalizacyjna, staje się po jakimś czasie nachalna. Więc tutaj tym elementem, który powoduje, że coś działa bądź coś nie działa, coś wywołuje pewien efekt bądź nie wywołuje, jest umieszczenie się bodźca w określonej lokalizacji. Jeżeli ból umieszcza się w określonym miejscu, staje się dokuczliwy. Jeżeli ból nie jest zlokalizowany, mamy bliżej nieokreślone wrażenia. Jeżeli one są intensywne, to mogą być dokuczliwe, ale jeżeli są niezlokalizowane, to są tak jakby trudne do zinterpretowania i do użycia. Okoliczności, w jakich się działa. Jeżeli jestem gdzieś w drodze, w mieście, coś robię, wykonuję jakieś zwykłe, codzienne czynności, to trudno mówić o tym, żeby te bodźce, które na mnie działają, wywoływały jakiś określony efekt. Natomiast jeżeli wykonuję pewną rutynę, pewien rytuał, przygotowuję się do jakiejś pracy, to tutaj jest właśnie taka ciekawa rzecz, że przy akupresurze, przy metodzie Caligarisa, przy dotyku terapeutycznym, przy jakiejkolwiek formie oddziaływania bodźcami, czy to dotykowymi, czy dźwiękowymi, czy wzrokowymi, wizualnymi, istotne jest to, że w tych sytuacjach pojawia się zaangażowanie, pojawia się skupienie uwagi, pojawia się świadomość. W eksperymentach Caligarisa mówimy o tym, że trzeba być jednak trochę wyluzowanym, odprężonym, zrelaksowanym, receptywnym, czyli nastawionym, otwartym i odczuwać swoje ciało.
w akupresurze, gdzie mamy do czynienia z bolesnościami, siłą rzeczy uwaga zostaje skupiona ze świata zewnętrznego do naszego własnego ciała, bo coś boli. Więc tak jakby siłą rzeczy następuje przesunięcie świadomości i ta świadomość w momencie, kiedy skupia się na ciele, czyli kiedy zważamy na nasze ciało, ciało odpowiada, ciało reaguje i ciało odwzajemnia tą uwagę, czyli tak jakby następuje swojego rodzaju pętla sprzężenia zwrotnego, reakcja psychosomatyczna, somatopsychiczna. Czyli te bodźce, kiedy są zwykłe, nie przykuwają naszej uwagi, po prostu poruszamy się po świecie, ale kiedy w jakiś sposób stają się niezwykłe, zaczynają przykuwać naszą uwagę i zaczynają stawać się w jakiś sposób specjalne, szczególne. A jeżeli stają się specjalne, szczególne, zaczynamy wchodzić z nimi w interakcję, zaczynamy je badać, zaczynamy patrzeć, dokąd prowadzą i dajemy im się prowadzić. Ostatnią rzeczą, która dotyczy bodźców, to są wstępne uwarunkowania. Jeżeli ktoś przeżywał w dzieciństwie albo w ogóle w życiu jakieś traumatyczne przeżycia związane na przykład z dotykiem, określone formy dotyku będą wywoływały taki efekt, że osoba będzie reagować intensywniej. O uwarunkowaniach można by w zasadzie całą książkę napisać, więc tutaj niespecjalnie będę się na tym skupiał. Natomiast chciałbym przytoczyć jeden element statystyczny z projektu Caligaris, z badań, jakie wykonaliśmy. W ankiecie wstępnej, zanim w ogóle zaczęliśmy robić eksperymenty, poprosiliśmy ludzi, żeby wypełnili tak zwaną ankietę wstępną, wprowadzającą. I w tej ankiecie odpowiedzieli nam na kilkanaście różnych pytań. Dwa z nich przykuły moją uwagę. Jedno pytało o to, na ile ludzie odczuwają dotyk subtelny, czyli smyranie nad skórą, delikatny dotyk. Okazuje się, że 70% respondentów, o ile pamiętam, około, zadeklarowało, że ma dużą wrażliwość skórną. Co oznacza, że jeżeli ci ludzie odzwierciedlają przekrój społeczeństwa, to w przekroju społecznym ludzie są istotami tak na dobrą sprawę wrażliwymi, mocno uwarunkowanymi. Inne pytanie, które żeśmy zadali w tej ankiecie wstępnej, pytało o to, czy uważasz się, czyli było takie subiektywne pytanie, czy uważasz się za osobę podatną na sugestie? Pytania były w sensie do samodzielnego odpowiedzenia deklaratywne. Czy uważasz się za osobę podatną na sugestie? Zdecydowana większość odpowiedziała, że nie, ale co to nie oznacza? Zdecydowane nie oznacza tylko tyle i wyłącznie tyle, że zdecydowana większość ludzi zwraca uwagę na różne bodźce, które do nich docierają, a które są nietypowe, odbiegają od zwyczajności. Także jeżeli spojrzymy na to wszystko przez pryzmat, jak rozumieć bodźce zwykłe i te podprogowe, nadprogowe, jak rozumieć bodźce w kontekście różnych aspektów modelu bodźcowania i jeżeli zobaczymy, jakie są statystyki wrażliwości i uwarunkowań, to nagle się okaże, że zarówno takie rzeczy jak akupresura i akupunktura i punkty spustowe i dotyk terapeutyczny będą działać. Będą działać w większości przypadków, ale nie na każdego. Ale też możemy zrozumieć, dlaczego takie trochę dziwaczne metody, jak metoda Caligarisa, którą odtworzyłem w zeszłym roku. I to mówię poważnie. Tą metodę Caligarisa, Caligaris ją opracował 100 lat temu. Dzisiaj mało kto się tym zajmuje. Natomiast z racji, że temat gdzieś tam zazębia się z moimi poszukiwaniami, odtworzyłem tą metodę do poziomu tak, jestem przekonany, że to działa, że to tak właśnie działa, jak działa. Także wiem, o czym mówię. Jestem w stanie zrozumieć, patrząc na takie statystyki i na taki model bodźcowania i rozumienia interakcji bodźców i różnych efektów docelowych, czy skutków docelowych, czy skutków wywoływanych. Jestem w stanie zrozumieć, że to ma prawo działać. Pomimo, że na co dzień, jeżeli jesteśmy otoczeni zwykłą zwyczajnością, nic się nie dzieje i ta zwykła zwyczajność obejmuje niby 80%. Naszej codzienności. Żeby taki model zweryfikować, wystarczy poszukać na uchu miejsc bolesnych. Kiedy nie zwracamy uwagi na ucho,
no to w zasadzie odbieramy ucho jako coś zwyczajne, wszystko jest ok. Ale jak weźmiemy zapałkę i tą zapałką sobie przejedziemy po uchu, uciskając strefa za strefą, czy punkt po punkcie, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, całe ucho sobie przejedziemy, może się okazać, że jakieś miejsca na tym uchu są bardziej bolesne. Może się okazać, że przytrzymując tą zapałkę aż do ustąpienia bólu, albo przez 2-3 minuty, ten ból ustąpi, ale w momencie, kiedy on ustąpi, ustąpi jeszcze. Coś, co się znajduje gdzieś w ciele. Także mam nadzieję, że narobiłem co niektórym smaka na to, co będzie się działo, to, co będę opowiadał. Mam nadzieję, że uda mi się trochę poopowiadać więcej różnych ciekawych rzeczy i spiąć to w jakąś całość, którą można byłoby przedstawić w formie warsztatu szkoleniowego, takiego praktycznego, z różnymi podstawami, o których tu opowiadam. Może z tego jakiś podręcznik wyjdzie. A tymczasem test oświetlenia i test nagrywania w pomieszczeniu dobiegł końca. Porozmawiamy za parę dni, może jutro, zobaczymy jeszcze. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Tu Krzysztof Jaros.